Siemanko, siemanko, kochani, witajcie z mojego dzisiaj zwierzęcego biura, które znajduje się w moim łóżku. Zobaczcie, Zośka, Zośki prawie nigdy nie ma na nagraniach, a tutaj jaki przytulasek dzisiaj się robi. Peanut to zawsze się ze mną przytula. Zośka w ogóle teraz co śmieszne, tuż przed tym jak kliknęłam nagrywanie, to wskoczyła na łóżko, żeby tutaj się trochę bardziej przytulić. Dziewczynki w ogóle złapały deszcz na spacerze, więc teraz już wyschły, wytarłam je ręcznikiem, opłukałyśmy łapki, ale w ogóle takie były umazane błotem. Były bardzo szczęśliwe, to na pewno, tego jestem pewna, że były na pewno szczęśliwe. Ja dzisiaj sobie, słuchajcie, zrobiłam leniwy dzień. Pracowity, leniwy dzień. Dzisiaj zrobiłam sobie taką jedną z lepszych kombinacji, jakie mogłabym sobie wymarzyć, dlatego że ja nie lubię takich w 100% leniwych dni. Obudziłam się dzisiaj i trochę tak się czułam, jakby leciutko jakieś mnie przeziębienie łapało, a teraz na Bali, podobnie jak w Polsce, jest taki akurat okres, że dużo ludzi się przeziębia. Że mam nadzieję w ogóle, że mam fokus na twarz, bo siedzę trochę daleko. Dobra, chyba jestem widoczna, mam nadzieję, że będzie odpowiednia ostrość. Niby na Bali jest ciepło cały czas, ale też są takie sezony bardziej przeziębieniowe. I teraz ostatnio dużo moich znajomych chorowało, więc jakoś tak... A, i spotkałam się 2 dni temu z Aleksą i po kilku godzinach siedzenia ona powiedziała, że zaczyna ją jakaś choroba dopadać. I mi powiedziała, że zaczyna jej się robić słabo. No i właśnie powiedziałam, dobra, to ja jadę do domu, daj znać, gdybyś czegoś potrzebowała. No i wiecie, tak sobie myślałam. Tak, to było w piątek, dzisiaj jest niedziela. Tak sobie pomyślałam, że Boże, żeby tylko mnie nic nie złapało. Ale w sobotę, wczoraj nie miałam żadnych objawów, natomiast dzisiaj taka trochę zawiana się obudziłam. Więc pomyślałam sobie, no dobra, to zrobię sobie dzisiaj taki trochę spokojniejszy dzień, żeby nie kusić losu. No i jeszcze zaczął padać deszcz, tak jak Wam mówiłam, jak byłyśmy z dziewczynkami na spacerze. Więc pomyślałam sobie, dobra, to jest znak. Teraz w ogóle się rozpogodziło, a widzę, że znowu zaczęło padać. No, także taki znak po prostu od niebios, że siedzi dzisiaj w domu. No i tak sobie leżałam w tym łóżku i tak nic mi się za bardzo robić nie chciało i stwierdziłam, że kurde, to, że zostaję w domu, to nie oznacza, że to musi być jakiś taki słaby dzień. Więc wiecie co, wymyłam podłogi całe w domu. Wstyd się przyznać, ale 1,5 tygodnia nie myłam podłóg w domu, a ja mam w ogóle półotwarty dom, więc jak zaczęłam wszystko zamiatać, a później zmywać, w ogóle znalazłam tyle włosów Zośki, porozwiewanych po całym domu, tego nie było tak bardzo widać, ale jak to wszystko zmiotłam i wiecie, zmiotłam też spod mebli, z jakichś tam zakamarków, to miałam taką kupę sierści, się śmiałam, dzisiaj mówiłam mojej mamie, że mogłabym psa oddzielnego z tego ulepić. Moja mama się spytała, czy nie mam szczotki. Ja mam szczotkę i ja czeszę Zośkę, ale mimo wszystko i tak ma dosyć sporo sierści wypadającej. Pinatkowi też wypada sierść, tylko jej sierść po prostu mniej widać. Mam nadzieję, że tutaj jak będzie jakieś warczenie, to się nie martwcie, bo Zośka w taki sposób okazuje swoje emocje i ona macha ogonem, ale warczy czasami na Peanut, natomiast jak warczy na nią, to ją też liże. Także to jest dziwna interakcja między nimi. Jakby ktoś tak z zewnątrz na to spojrzał, to wiem, że to czasami źle wygląda, ale generalnie widzicie. Dziewczyny całkiem siebie lubią, a wieczorami, zazwyczaj nie w ciągu dnia, ale wieczorami mają takie szalone momenty, że bawią się ze sobą, latają po prostu po całym domu, ścigają się nawzajem i mają taką radochę. I zazwyczaj to Peanut zaczepia i podgryza pod łapkami Zośkę, żeby się z nią bawiła. Ostatnio to nawet szczekała na Zośkę, żeby się z nią bawiła. Teraz sobie właśnie zmontowałam nareszcie vlogi, już tak, wiecie co, jak nie nagrywałam przez długi czas, to jest jedna rzecz nie nagrywać, ale miałam kilka odcinków nagranych, a nie zmontowanych. Już Wam kiedyś mówiłam o tym, bo pamiętam, ale jak ja montuję codziennie, to pamiętam, jaką mi to radochę sprawia, a jak na przykład nie montuję przez 2 tygodnie, i później muszę usiąść do montażu, to ja zapominam w mojej głowie, że ja to lubię. I teraz montowałam jeden odcinek i tak się nakręciłam, że sobie pomyślałam, dobra, to montuję drugiego vloga, teraz nagrywam dla Was vloga. Więc dobrze, że do tego wracam, tym bardziej, że będę miała teraz dużo dla Was kontentu, zwłaszcza za miesiąc, jak polecę do Australii. To będzie dziwne. Kto to do mnie dzwoni? Moja przyjaciółka do mnie dzwoni, to ja do niej oddzwonię, bo chcę Wam tutaj opowiedzieć, co się dzieje. Czy ja na pewno nagrywam ten odcinek? Dobra, nagrywam ten odcinek. Mam tak daleko ekranik, mój podgląd na kamerze, że aż się zastanawiałam, ale by była heca, jak to mówi jedna dziwna youtuberka. Byłaby heca, jakbym nie nagrywała. Słuchajcie, co ja ostatnio robiłam w moim życiu? Wam chciałam opowiedzieć. Otóż, ostatnio bardziej się skupiłam na nagrywaniu programu Top Model.
Powiem Wam, że jak miałam te takie zawirowania emocjonalne, tak jak Wam opowiadałam, że otworzyłam puszkę Pandory, to jest złe porównanie tak naprawdę, bo chodziło mi o to, że otworzyłam swoje emocje i one zaczęły ze mnie wylatywać. I miałam takie bardzo trudne okresy emocjonalne, to było w zeszłym miesiącu, ale to jest coś dobrego. To jest to, tak jak Wam mówiłam, że ja zakopałam duże rzeczy i teraz zaczęłam się do nich dokopywać, ale to było takie dla mnie bardzo trudne, że po prostu potrzebowałam nabrać do wszystkiego więcej dystansu, żeby wtedy móc jakoś normalniej vlogi nagrywać, bo te moje vlogi i tak troszeczkę niektóre były chaotyczne. Ja po prostu, wiecie, musiałam troszeczkę zrobić sobie przerwę od tego, więc skupiłam się na nagrywaniu Top Model i to mi też całkiem dużo dało, dlatego że tak w zeszłym roku miałam takie poczucie, że nie wiedziałam do końca o czym nagrywać, ale chciałam nagrywać. Teraz ostatnio miałam tak, że miałam o czym nagrywać, ale nie chciałam nagrywać, a teraz jestem w tym momencie, że mam o czym nagrywać i chcę nagrywać i nie tak już zostanie naprawdę. Fajnie, że mam te programy, wiecie co, tak jak myślałam, że nie będę chciała nagrywać programu Top Model, to powiem Wam, że dało mi to taką swobodę, że w momencie, kiedy chcę zrobić sobie przerwę od nagrywania mojego życia i prowadzenia takiego mojego pamiętniczka, powiedzmy, to mogę zrobić sobie taką przerwę. W ogóle też po tym, jak skończy się program Top Model, to będę chciała nagrywać kolejny program. I tak się zastanawiałam, czy utrzymywać to w tajemnicy, czy nie, ale powiem Wam, chcę nagrywać Ślub od pierwszego wejrzenia. Też między innymi dlatego, że teraz trochę się już za dużo, Zośka, miałyśmy kontaktu, tak? Za dużo, no dobrze. Okej, okay. Jak chcesz to chcesz zostać jednak? A, przekabaciłam Zośkę, po prostu za mało Ci dawałam uwagi, tak? Mam teraz dużo przemyśleń związanych z tym, jak się pozmieniałam po terapii, ale to w ogóle też, żebyście nie myśleli, że już się tak całkowicie zmieniłam. Nie, nie, bardzo dużo pracy jeszcze jest przede mną. Ale mam dużo ciekawych przemyśleń i dużo zauważyłam ostatnio rzeczy takich, że jak zmieniłam drobne rzeczy, to zauważyłam gigantyczną różnicę w moim życiu. Więc wydaje mi się, że mam dużo rzeczy takich związkowych, emocjonalnych, którymi chętnie się podzielę, a w takiej formie, że komentujemy jakieś show, wydaje mi się, że to jest taka ciekawsza też forma i dla Was, i dla mnie też, bo ja chętnie sobie po prostu to show po prostu obejrzę. Tak jak wspomniałam, że nie do końca jeszcze te wszystkie zmiany we mnie nastąpiły i dużo pracy przede mną, to powiem Wam, że ostatnio miałam sporo relapsów. Generalnie to na przykład teraz sprawa z moim chłopakiem wygląda tak, że widzieliśmy się ostatni raz 3 tygodnie temu. Jest do bani w związku z tym, że widzieliśmy się 3 tygodnie temu, ale do tego on jeszcze wyjechał w podróż służbową i był w Kanadzie, mieliśmy w Vancouver, mieliśmy chyba 16 godzin różnicy czasu. I powiem Wam, że to było bardzo ciężkie dla mnie i dla niego, żeby zgrać się odpowiednio. On miał dużo, on w ogóle pracował jakieś 10 godzin dziennie, no bo był na wyjeździe. Zaraz Ci odpiszę, zaczekajcie wszyscy. On pracował po 10 godzin dziennie, plus do tego jeszcze musiał poznać wszystkich tam ze swojego teamu i on teraz ma taką pracę, że głównie jego praca się opiera na tym, że rozmawia przeprowadza konferencje online z ludźmi z teamów znajdujących się na całym świecie. Więc teraz miał taką okazję, żeby poznać tych wszystkich ludzi na żywo, face to face. No i oprócz tego, że pracował, no to musiał robić ten networking tak zwany, więc jak kończył pracę, to wychodził dalej na spotkanie z jakimiś ludźmi. I my przeszliśmy z momentu, kiedy mieliśmy dziewczynki, mieliśmy po prostu, wiecie, byliśmy tak blisko i ja wiedziałam, że tak blisko nie będziemy, ale przyszliśmy do momentu, kiedy w ogóle nie mieliśmy tego quality time, nawet przez telefon. Więc to było strasznie dla mnie ciężkie i było tak, że miałam kilka takich tych relapsów, czyli jak się robi postęp w terapii, to jest postęp, postęp, postęp i na przykład zrobicie 10 kroków do przodu i potem są 2 kroki do tyłu. I ja też miałam po tym takich momentach przełomowych u mnie takie momenty, że czułam, że ten progres spowolnił, bo u mnie było bardzo szybko, a potem spowolnił aż tak, że trochę czułam, że może już teraz nie robię żadnego progresu. Ja o tym rozmawiałam też z moją terapeutką. Wszystkie jakiekolwiek takie mam obawy, to z nią o tym rozmawiam, bo nie chcę, żeby te obawy, chcę te obawy zabijać w ziarenku. I to jest też tak, jak Wam mówiłam, że razem z tym moim, jak znajdujemy jakieś problemy, to staramy się o nich od razu rozmawiać, żeby
właśnie z nich nie rodziły się problemy, więc może to nie są problemy, ale jak widzimy jakieś przeszkody czy coś nas irytuje, to rozmawiamy o tym od razu, żeby to później nie rosło do rangi problemów. No i teraz powiem Wam, że teraz tego nie robiłam. I nie jestem z siebie dumna, ale właśnie czułam się taka zaniedbana, ale z drugiej strony wiedziałam, że on jest w pracy, ale byłam w takiej pozycji trochę nieprzyjemnej, że od niego zależały kolejne kroki jakby nasze w związku, dlatego że ja się musiałam dostosować do jego planu, do jego pracy, co jest w ogóle całkowicie normalne, ale on właśnie też jakby zaniedbał jakieś takie... No właśnie takie quality time dla nas. My to ostatecznie przegadaliśmy wszystko, ale był taki tydzień, który był trudny dla nas bardzo obojga. Z tym, że całe szczęście te nasze rozmowy nadal wyglądały spokojnie bardzo i nadal były w taki sposób pełny po prostu szacunku. Widzicie, to jest sierść, tego nie będzie pewnie widać, ale tutaj teraz tylko głaskałam Zośkę i od razu mam po prostu kubkę sierści. Może ją wyczeszę teraz po prostu moimi rękoma. Tak Wam o tym mówię, dlatego że właśnie jak ktoś przechodzi przez terapię, to prawie każdy z tego, co rozmawiałam, łapie te takie momenty. Nawet jak się rzuca jakieś uzależnienie, to jest tak, że radzicie sobie tak dobrze, że już czujecie się pewnie, a potem nagle jebut, coś się takiego dzieje, że macie wrażenie, że wcale dobrze nie jest. I można wtedy mieć taki moment załamania, że poddać się po prostu wtedy można. No to ja nie zachęcam do tego, żeby się poddawać, ale chcę Wam po prostu pokazać, że takie momenty też się dzieją. Rozmawiałam też ze znajomymi, którzy przeżyli związki na odległość i teraz już, nawet Imani nawet, miała dwa pierwsze czy trzy pierwsze miesiące związku, to było na odległość. Poznali się, potem były wakacje, oni są z innych stanów w Stanach Zjednoczonych, więc już mieli zaplanowane wyjazdy. Imani też wyjechała do Nigerii, bo jej rodzice są z Nigerii, więc tam pojechała odwiedzić rodzinę. No i powiedziała mi, że było strasznie ciężko, ale z perspektywy czasu widzi, że przez to, że było ciężko, to mieli okazję pracować mocno nad swoim związkiem i zbudować taką silną podstawę. No więc my też na to patrzymy w ten sposób, bo tak jak Wam mówiłam, ja bym nie chciała mieć idealnego związku i potem nagle nie wiadomo skąd jakaś przeszkoda się pojawia i my nie wiemy jak nad tym pracować. Proszę tutaj się bawić w kulturalny sposób, dziewczyny. Więc nie jest wcale łatwo. Teraz on już skończył tę konferencję i jest w Nowym Jorku na 3 dni, poleciał odwiedzić znajomego, potem leci chyba na 1 czy na 2 dni do Salt Lake City i wraca do Australii, więc będzie nam na pewno już teraz łatwiej, bo będzie różnica czasu, nie będzie różnicy czasu, bo my mamy ten sam czas, tę samą strefę czasową mamy, więc to jest w ogóle strasznie fajne, bo nam jest się po prostu łatwiej komunikować, ale też już dzisiaj tak rozmawialiśmy, bo on teraz jego kolega zabrał go na miasto, więc chodzą po barach, poszli na stand-upy 2, gdzieś tam jeszcze, więc są lekko podcięci, teraz chyba jadą metrem do domu. No i właśnie pisze mi, że Boże, tak tęsknię, mówię, że właśnie też tak tęsknię i tak się spytałam go, ile czasu się nie widzieliśmy. On mówi, że nie mam zielonego pojęcia, nawet mi to nie obchodzi, ale czuję, jakby to były normalnie miesiące albo i rok. Ja mówię, to ja czuję tak samo, po prostu jakby Ciebie nie było tutaj już po prostu przez wieczność jakąś. No i sprawdziłam, to minęły 3 tygodnie. No i niestety zobaczymy się dopiero za 32 dni, co jest w ogóle słabą opcją. Ale cały czas trzymam się tej myśli, że jak już się zobaczymy, no to tutaj będzie 5 dni na Bali, a potem lecimy na miesiąc do Australii, potem on przylatuje ze mną na Bali, więc już będzie tak, że po prostu będziemy spędzać ze sobą cały ten czas. No to mnie jakoś tak uspokaja, ale powiem Wam, że do kitu jest związek na odległość. No ale trudno, tak jak mówią, że te wszystkie dobre rzeczy trzeba, czasami na dobre rzeczy trzeba czekać, nie zawsze, ale czasami trzeba czekać i wtedy dobrze smakują, tak staram się, wiecie, tego trzymać. I w ogóle też Wam powiem, że my sobie ściągnęliśmy takie aplikacje dla par na odległość i mamy aplikacje, które się nazywają na przykład... Tylko niestety większość tych rzeczy, które to można robić na tej aplikacji, to trzeba wykupić płatną subskrypcję. My na razie nie wykupiliśmy płatnej subskrypcji, bo się zastanawiamy, która aplikacja jest najlepsza, żeby taką wykupić i w końcu jakoś tak zapomnieliśmy, bo oboje powiedzieliśmy, że spoko, jak te aplikacje będą dobre, to możemy wykupić, ale no jakoś się nie wydarzyło. Korzystamy teraz z aplikacji 2, które się nazywają Paired i Official. Official jest chyba trochę lepsze. Słuchajcie, otworzę drzwi Zośce. Official jak dla mnie jest zdecydowanie lepszą aplikacją, bo mają więcej tych takich
opcji interakcji bez wykupowania subskrypcji, a te aplikacje polegają na tym, że rozwiązujemy sobie quizy, żeby lepiej się poznać. Te quizy dotyczą różnych tematów, bo są quizy takie dotyczące na przykład naszych takich podstawowych wartości, co jest dla nas priorytetem w życiu, jakie relacje rozwijamy ze znajomymi, jakie relacje mamy z rodziną. Jest też sporo pytań dotyczących przeszłości albo tego, co byśmy sobie zmienili. Dotyczą też tego, co najbardziej cenimy u swojego partnera. Są też tematy intymne poruszane i generalnie to po prostu te quizy pomagają poznać się lepiej i zobaczyć, że czasami, no w każdym związku tak jest, że mamy różne spojrzenie na niektóre sprawy i to może prowadzić do jakichś nieporozumień. Na przykład to tak zwane love language, czyli to, w jaki sposób my lubimy, żeby okazywano nam miłość, żeby okazywano nam uczucia, to my możemy lubić, żeby nasz partner nam okazywał uczucia w jeden sposób, ale i w ten sam sposób, jakiego my oczekujemy okazywać te uczucia partnerowi, ale być może nasz partner zupełnie czegoś innego potrzebuje. Więc my na przykład możemy lubić, nie wiem, quality time i na przykład jakieś drobne upominki, a nasz partner może po prostu, nie wiem, oczekiwać, dla niego ważniejszy jest na przykład kontakt fizyczny, albo przytulanie, dawanie buzi i tak dalej. I to może prowadzić do frustracji, bo jeżeli ktoś nie dostarcza Wam, nie okazuje Wam uczuć w taki sposób, jak Wy tego oczekujecie, to możecie sobie pomyśleć, że no tej osobie na mnie nie zależy, bo gdyby należało, to okazywałaby te uczucia w jakiś tam dany sposób. Więc te aplikacje są fajne, żeby lepiej siebie poznać i żeby lepiej do siebie dotrzeć, zrozumieć tę drugą osobę, więc a poza tym są fajne, bo dają mi takie poczucie, że pamiętamy o sobie i robimy razem coś fajnego, nawet na odległość. Więc to jeszcze sobie graliśmy w jakąś tam gierkę online. No i tak to, no co, utrzymujemy kontakt. On jest w ogóle strasznie fajny, bo nagrywa mi takie mini vlogi. Powiedział, że zainspirowałam go tym, że ja vloguję. No i on czasami właśnie wychodzi sobie do jakiegoś parku. Wczoraj był na spacerze chyba w Central Parku i nagrywał mi vlogi, że czasami nagrywa siebie, czasami odwraca kamerę i nagrywa, co się dzieje dookoła i mi opowiada, gdzie tam sobie chodzi. I mi powiedział, że te pierwsze vlogi, takie mini vlogi, jak mi nagrywał, to się głupio trochę czuło, ale teraz już z każdym vlogiem jest mu łatwiej. I to jest po prostu coś takiego, co mnie tak rozkłada na łopatki, bo on jest taki trochę awkward, ale w takim najlepszym tego słowa znaczeniu. I jak widzę te vlogi, gdzie on mi opowiada takim, uwielbiam po prostu gościa, uwielbiam gościa i wszystko się rozwija naprawdę bardzo fajnie. Aczkolwiek też Wam powiem, że stresuję się trochę tym, tą podróżą do Australii, no bo tam w ogóle poznam jego rodzinę. Jego rodzina wie już o mnie, poznam jego znajomych. Znajomymi tak może się nie stresuję, ale wiadomo, że na przykład poznanie rodziny to jest taki, no drobny stresik jest. Tak zauważyłam, że ostatnio dość sporo Wam opowiadam o moim związku, no bo to też są jakieś takie największe zmiany, które po prostu u mnie się ostatnio działy, no i plus terapia. A te dwa tematy, tak powiem Wam, że bardzo ściśle są ze sobą powiązane, ale oprócz tego mam też oczywiście życie. Właśnie ostatnio się widziałam z Aleksą, teraz będę szła w sobotę z moją koleżanką Emu na paddle, czyli będziemy sobie odbijać piłeczkę tymi takimi rakietkami. No a poza tym szydełkuję i to szydełkuję dosyć intensywnie. Zrobiłam ostatnio dwa topy. Teraz Wam akurat nie pokażę, bo one są w oddzielnym pomieszczeniu, ale może jakoś niebawem Wam pokażę, przymierzę te topy. A teraz robię sobie kolejne i na razie zrobiłam tyle. Mam taką strasznie fajną włóczkę. Jaki zygzak się w ogóle zrobił. Nawet nie widziałam, że to taki wzór wyszedł. Mam taką fajną włóczkę, żółtą z różnymi odcieniami, żółci i teraz robię taki top, który w założeniu ma być taką tubą, ale ta tuba ma tutaj się nie zamykać z przodu i tutaj będzie wiązanie po prostu, że będę mogła sobie związać ten top ciaśniej albo luźniej. No i zastanawiam się jeszcze, czy rękawów do tego nie dorobić. Więc ostatnio właśnie szydełkowanie mnie pochłania, tak jak Wam mówiłam. Zrobiłam Wam instruktaż, jak zrobić granny square, ale powiem Wam, że nie jestem pewna, czy się nadaje do robienia instruktaży takich tutoriali, dlatego że po prostu nie jestem w stanie teraz jeszcze zagwarantować, że mam duże spadki takie energii i przez te duże spadki energii jest mi strasznie ciężko zaplanować takie vlogi, takie odcinki, które muszą się pojawiać bardzo regularnie poza tymi odcinkami top model, więc po prostu tak realistycznie patrząc, to
z jednej strony bym bardzo chciała takie odcinki nagrywać, a z drugiej strony tak sobie myślę, że może teraz lepiej będzie po prostu, jak skupię się tylko na tym, że od czasu do czasu pokażę Wam projekty, nad którymi pracuję i po prostu podeślę jakieś linki, żeby Wam pokazać, gdzie znalazłam wzory na jakieś tam moje pomysły. To akurat sobie sama wykombinowałam, to nie wzięłam od nikogo żadnego wzoru, to są po prostu zwykłe słupki. I później po prostu wykończę sobie tak, jak mnie, nie wiem, tak jak mnie poniesie, nie wiem, czy to słychać, ale znowu się deszcz rozpadał. Jeszcze nie jestem pewna, jak będę wykańczać te ubrania, natomiast zależy mi na tym, żeby sobie zrobić kilka jakichś takich naprawdę ładnych, dobrze wykończonych topów na mój wyjazd do Australii. Jakąś taką radochę czuję, jak sobie myślę, że będę mogła nosić ubrania, które sobie sama zrobiłam. I taką mi to daje bardzo mocną satysfakcję. Szkoda, że ja nie potrafię szyć, bo na pewno to była też frajda. Ja mam w ogóle jeszcze materiały, które przywiozłam kiedyś z Malezji. Kupiłam takie piękne materiały indyjskie. Indyjskie, bo one akurat były produkowane w Indiach i plus wyglądały tak indyjsko, były z takimi wzorkami. No i chciałam oddać krawcowej, żeby zrobiła mi crop topy z tego, ale w końcu jakoś się jeszcze nie zmobilizowałam. W ogóle kupiłam maszynę do szycia, ale połamałam dwie igły i jakoś jeszcze się nie zabrałam. Nie wiem, czy się nadaje do takich rzeczy, ale no do szydełka to się na pewno nadaje. Zośka mi, słuchajcie, nauczyła się odpinać, przygryzła mi, kurde, szydełko. Zostawiłam, no... Leżałam w ogóle obok tego szydełka i nawet, bo zrobiłam sobie akurat przerwę od szydełkowania i nawet nie zauważyłam kiedy, a to niszczyciel taki mały, niszczyciel dobrej zabawy. Tak patrzę, bo tutaj akurat Zośka się położyła teraz przed wejściem do pokoju i pilnuje wejścia i kurczę, chyba wzięła przykład z Peanut, bo Peanut to mi tak obrabia wszystko. Ona, słuchajcie, obgryzła mi nogę od stołu. Całe szczęście to taki mały stolik, no ale będę musiała za to zapłacić. No i chętnie zapłacę, żeby nie było, ale zniszczyła mi to, zjadła mi wszystkie buty. Została mi jedna para butów, która jest do połowy zjedzona. Muszę kupić teraz nowe. Te w ogóle do połowy zjedzone to są nowe buty. Nawet mi Japonki wszystkie zjadła, a najgorsze jest to, że ja kładę te buty na półki, tylko położyłam na półce, do których Peanut wydawało mi się, że nie dosięgała, a ona i tak je zgarnia. Po prostu tak mi wszystko niszczy. Teraz mamy odpukać od tygodnia troszeczkę większy spokój i mniej mi lata jak szarańcza i wszystko psuje, ale nie znasz dnia ani godziny, kiedy Peanut po prostu coś znowu zepsuje. No ale wiadomo, że to jest dziecko, także psie dzieci tak do siebie troszeczkę mają i wydaje mi się, wiecie co, że jak się zepnę, to może mi się uda nawet dziś dokończyć ten top. Zaraz zobaczymy. Jak się uda, to Wam go pokażę, a jak się nie uda, to Wam go pokażę następnym razem po prostu. Tak możemy się umówić. Z tego, co w ogóle widziałam, to dosyć spora część z Was też sobie szydełkuje. Także fajnie, fajnie, bo to takie hobby trochę chyba niszowe, albo może ja myślałam, że to jest po prostu hobby niszowe, a się okazuje, że takie niszowe do końca nie jest. Co, tak się teraz zastanawiam, jeszcze wracając do związku, że... Nie wiem, czy ja kiedykolwiek... Byłam kiedyś, tak chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy ja kiedykolwiek byłam w związku na odległość, kiedy taka długa była przerwa, ale byłam kiedyś. Jak byłam w Indiach, to miałam chłopaka i po kontrakcie moim z Indii wyleciałam do Polski, później poleciałam do Bangladeszu i łącznie wtedy mnie nie... My się chyba wtedy nie widzieliśmy jakieś 3 miesiące. Ale było to dla mnie łatwiejsze do przetrwania. Nie było to na pewno tak trudne jak teraz, ale ja też nie wiem, czy ja kiedykolwiek z kimś taką relację zbudowałam. Nasza komunikacja jest po prostu na tak dobrym poziomie, że nawet jak mamy tę złą komunikację, to i tak to jest po prostu o niebo lepiej niż to, jak ja wcześniej się zachowywałam, albo to, jaką komunikację miałam z moimi partnerami, bo nie uważam, że to jest jednostronne. Ja uważam, że ta komunikacja to wynika z obu stron tak naprawdę, więc dumna jestem bardzo, że zmiany naszły, aczkolwiek muszę Was uczulić, że jak pójdziecie na terapię i zaczniecie już widzieć takie te największe zmiany, to po prostu przygotujcie się na to, że może być tak, że zrobicie 10 kroków do przodu, a 3 kroki później do tyłu. I to jest strasznie frustrujące, bo ja właśnie któregoś razu rozmawiałam z Malcolmem. Nie wiem, czy Wam mówiłam, że ma tak na imię, chyba w poprzednim odcinku Wam powiedziałam. I powiedziałam mu, trochę się popłakałam, i mu powiedziałam, Boże, mam takie poczucie, że czuję się po prostu jakbym ja
jakbym ja się po prostu cofnęła, że był ten progres, a teraz tak jakby w ogóle progresu nie było. On mi powiedział, że to nie jest tak, że ty się cofnęłaś, że tego progresu nie było i że to jest totalnie normalne. I mi powiedział, przegadaj to po prostu na terapii. Zobaczysz, że tak po prostu się dzieje, że tak, no to jest normalna kolej rzeczy, jak człowiek po prostu leczy się z czegoś, że to nie będzie takie pstryknięcie. A szkoda, bo ja bym chciała, żeby to było takie pstryknięcie, tylko to jest no, długotrwały proces. Ale i tak chyba z perspektywy czasu wydaje mi się, że najciężej to mi było wykonać ten pierwszy krok. Bo jak już nawet przychodziły i przychodzą do mnie jakieś te takie trudniejsze momenty, to ja przynajmniej wiem, że ja dokąd zmierzam. A wtedy to ja byłam taka rozbita, że sobie myślałam, że po prostu coś jest ze mną nie tak, no i tak już zawsze będzie. I to po prostu jestem ja. I samo to takie uświadomienie sobie, że to jestem ja, ale to nie definiuje mnie, że ja mogę zmienić te rzeczy, których po prostu nie lubię, które prowadzą do konfliktów, które prowadzą do tego, że ja mam złe samopoczucie. Ja sama dążyłam do tego, żeby czuć się źle, tylko robiłam to podświadomie. Wywoływałam czasami, nie zawsze, bo to nigdy nie jest jednostronne. Ja teraz zaczynam widzieć, że po prostu wiązałam się z facetami, którzy też mnie często, nie zawsze, ale często mnie po prostu bardzo źle traktowali. No ale abstrahując od tego, ja często doprowadzałam do sytuacji, które sprawiały, że bardzo źle się czułam. No. I widzę to teraz, widzę. I podświadomie nadal mam taką malutką ciągotę do tego, że jak jest dobrze, to może przydałoby się trochę chaosu. Nie robię tego, ale ja to widzę u siebie. No. Więc to jest w ogóle chore, jak nasz mózg reaguje, że czasami to, co jest znane nam, nawet jeżeli to jest złe, to wydaje się być bezpieczniejszą i łatwiejszą opcją niż to, co jest dobre, ale jest trochę nieznane. Strasznie pokręcone to jest. Dlatego właśnie jak coś jest pokręcone, to jak się zrozumie w ogóle te wszystkie mechanizmy, może nie wszystkie, ale nawet część tych mechanizmów, to jakoś tak łatwiej jest to sobie poorganizować. Teraz mówiłam Wam jakiś czas temu, że ja sobie zapisuję myśli moje i emocje. Niestety zaniedbałam to i przez chyba tydzień tego nie robiłam już, albo nawet dłużej może, chyba nie zapisywałam tego wszystkiego. Więc muszę sobie znowu zacząć zapisywać, żeby nie było tak, że przyjdzie terapia i ja akurat tego dnia zapomnę o tym, nad czym muszę popracować, gdzie się pojawiły problemy. Tak to jest, co? Że jak zaczyna się robić lepiej, to człowiek się zaczyna czuć bardziej komfortowo i czasami może po prostu nastąpić takie lenistwo, że to mi pomagało, ale ja już tego nie potrzebuję. No. Nie popełniajcie tego błędu. Nie popełniajcie tego błędu, bo dużo pracy jeszcze przed nami. Przede mną dużo pracy na szydełku, także żegnam się z Wami, kochani. Tak jak mówię, jeszcze jak coś dogram na koniec, to będzie znaczyło, że skończyłam ten top, albo chociaż trochę wykończyłam, a jak nie, no to nie. Ciemno się zaczyna robić, chociaż jest dopiero 3:00 po południu przez ten deszcz. Miłego dnia i wszystkiego dobrego Wam życzę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki i bye bye. Kochani, udało się. Udało się, zrobiłam podstawę mojego topu. Zobaczcie, tak wygląda na razie mój top. Jestem bardzo zadowolona. Do tego się zastanawiam, czy nie dodać rękawów, ale takich, które będą się tylko tutaj zaczynały. O, i tak w dół, takie będą off shoulders, ale wygląda to całkiem ładnie. Jestem zadowolona.